Już w najbliższą niedzielę Straż Graniczna będzie obchodzić okrągłą 30. rocznicę powołania. Przy tej okazji minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński skierował do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej specjalny list, w którym podziękował im za wysiłek i zaangażowanie w budowanie formacji. Straż Graniczna została powołana 30 lat temu w miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza. Jej zadaniem jest ochrona nienaruszalności granicy państwowej, organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, przeciwdziałanie nielegalnej migracji i zwalczanie przestępczości o charakterze transgranicznym. 30 lat istnienia Straży Granicznej to symboliczny moment, który skłania do refleksji nad tym, jak bardzo na przestrzeni trzech dekad służba ta ewoluowała w dążeniu do coraz lepszego działania. Zmieniała się jej struktura i zadania, dzięki czemu formacja mogła skutecznie i wzorowo stawiać czoła nowym wyzwaniom, które przynosiła zmieniająca się rzeczywistość. Napisał w liście do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. W szeregach Straży Granicznej służy obecnie 14,5 tysiąca funkcjonariuszy, z czego prawie 1/3 stanowią kobiety.